Chciałem podzielić się z Wami czymś, czym powinienem, może chciałem podzielić się już bardzo dawno temu. W ogóle podzielić, nie tylko z Wami. Ale z jakiegoś powodu zachowałem to dla siebie. I fakt, że zachowałem to tak długo, uważam za znaczący. I fakt, że teraz zdecydowałem się tym podzielić, też uważam za bardzo znaczący. Ale muszę zrobić pełne wprowadzenie. Otóż ponad półtora roku temu polecono mi pewien kanał na YouTubie. Pewna moja znajoma, ciężko doświadczona przez życie, poleciła mi kanał Daj Sobie Spokój. Już sama nazwa jest fajna. Jak zacząłem oglądać, też było bardzo fajne. Kanał prowadzi pani psycholog, jaka Emilia Mielko, i opowiada właśnie o tym, jak dać sobie spokój. To może kojarzyć się, ale nie jest tym. Nie jest gadaniem, a daj mi spokój. A daj spokój. Coś w tym rodzaju. Nie, nie. Nie chodzi o to, żeby odrzucać samego siebie, swoje emocje. Ale chodzi o to, żeby nie wpadać w tą drugą skrajność. To takie coachowe. Mój poprzedni psycholog był raczej właśnie coachem. On raczej chciał mi pokazać, jak ruszyć dupę. Jak się wziąć w garść. Szanuję, miał na pewno dobre chęci, na pewno do tej pory ma. No tylko niestety to jego styl. Wytrzymałem z nim też ponad rok, aż w końcu stwierdziłem, że nie mam zdrowia. Uważam, że on też mi sporo dał, no tylko że mnie tyłek boli do tej pory. Potrzebowałem czegoś innego. I stwierdziłem po rozstaniu z tamtym psychologiem już jakiś dłuższy czas, że w sumie to bardzo chętnie, mimo że stałem na stanowisku, że potrzebuję raczej męskich wzorców i dlatego szukałem mężczyzn, ale stwierdziłem, że czas chyba mimo wszystko dać szansę kobiecie. I wbiłem do pani Emilii, a ona na szczęście miała wolny etat, że tak powiem, żeby mnie przyjąć na pacjenta. Jak to się zaczęło? W zasadzie na pierwszej sesji, po wypytaniu się, opowiedzeniu przeze mnie, co i jak, kto ja jestem, co mi dolega, pani Emilia powiedziała znamienną uwagę, którą już w swoim kontekście co jakiś czas słyszę. Nie tak często, ale zauważam, że co jakiś czas to się powtarza, że pan to już jest taki świadomy, że w zasadzie wszystko wie. Co ja tu mogę więcej? I powiedziałem, no tak, wszystko niby wiem, ale praktycznie nic nie umiem. Więc po prostu chciałbym, żeby mi pani pomogła nauczyć się teraz w praktyce. Jak tą moją wiedzę wykorzystać do budowania prawdziwej, normalnej relacji z drugim człowiekiem. No i tak już ponad rok próbuję się uczyć tej relacji. Nawet nie z drugim człowiekiem. Ja często uczę się relacji z samym sobą na takiej sesji. W praktyce najczęściej wygląda tak, że ja mówię, pani przytakuje, lub o coś zapyta. Ale to, w jaki sposób ja reaguję na każde jej słowo, na każdy gest, czy na sam fakt, że z kimś rozmawiam, to bardzo dużo o mnie mówi. Rzecz ciekawa, że przestałem oglądać jej kanał. Poczułem, nie dlatego, że uznałem, że nie potrzebuję, tylko no właśnie, to też uważam bardzo dużo może mi o mnie powiedzieć. Sam jeszcze do końca nie wiem. Jakaś taka nadmierna trema się pojawia. Poczucie nacisku. Bardzo nieprzyjemne. Jeszcze tego do końca nie rozgryzłem. Ale to też nie jest sedno sprawy. Sednem sprawy jest właśnie to coś, co zauważyłem już od razu i od razu chciałem się tym podzielić, ale zabrakło mi odwagi. I teraz przyszedł czas, żeby na to uwagę zwrócić. Emilia Mielko. Spróbujcie to wymówić i dajcie znać, czy też macie wrażenie, że wam się próbuje zwichnąć język. Głupie, nie? A to właśnie jest ta rzecz. Mi też było głupio
Od razu jak o tym pomyślałem sobie, nie, o takie rzeczy to nie będę pytać. Takich rzeczy nie będę. Nawet bałem się myśleć. Takie poważne sprawy, drugi człowiek, a ja zwracam uwagę na śmieszne kombinacje imienia i nazwiska. Z jakiegoś powodu to tak fonetycznie do siebie pasuje. I właśnie jedno i drugie próbuję taki niejako sposób zwichnąć język. I bałem się o tym powiedzieć komukolwiek, łącznie z panią Emilią, przez te 1,5 roku. Jeżeli czujecie się zażenowani tym, że zwracam uwagę na coś takiego, to wiedzcie, że dokładnie to samo mnie powstrzymało. Nawet nie tyle od powiedzenia o tym, ale w ogóle od takiego jawnego myślenia. Wstydziłem się przed samym sobą, że zwróciłem uwagę na imię i nazwisko. Tak dużo jest we mnie strach przed tym, że jeśli poruszę taki temat, to ktoś się obrazi. Praktycznie przez całą moją szkołę podstawową i gimnazjum miałem przezwisko. Nazwisko mam Buczyński, mówili na mnie Buczek. Samo w sobie nie było jakoś obraźliwe i nie czułem tego aż tak, ale trochę mnie kłuło. I szczerze mówiąc, już wtedy czułem, że kłuło mnie nie dlatego, że jakoś mi się szczególnie nie podobało, tylko dlatego, że zostałem w taki sposób nauczony, że nie należy robić przezwisk, nie należy przekręcać imion, przekręcać nazwisk, bo to nieładnie. No to jak nieładnie, a ktoś to robi, no to ten ktoś jest nieładny względem mnie. Nie dlatego, że rzeczywiście jakoś mi źle życzy, tylko no tak dorośli powiedzieli, że to nieładnie. A przecież teraz sam żałuję, że mam takie nazwisko, że trudno się z niego pośmiać. Takie dosyć zwyczajne. Raz na studiach, na zajęciach nasz jeden z prowadzących podzielił się jakąś swoją historyjką. Już nie pamiętam naprawdę w ogóle, co to było. Jakiś pomysł, czy jakaś jego historia. Spytał nas o ocenę, a ja powiedziałem buuu. On na to, konstruktywna krytyka. Ja mówię, tak, to u nas rodzinne. Zajrzał do listy nazwisk, domyślił się i się uśmiechnął. Do tej pory miło go wspominam. Może nie powinienem być dumny, ale ponieważ na drugie imię mam Aleksander, to niektórzy używają przezwiska Łukaszenka. Aleksander Łukaszenka. Dobrze, że nie Hitler. Tak się czasami też zastanawiam, jak słyszę jakieś imię i nazwisko, czy rodzice tego człowieka robili to specjalnie. Czasem mam wrażenie, że naprawdę musieli to zrobić specjalnie. Jakub, Jakubik na przykład. Chce mi się powiedzieć Michał Marek, ale po prostu nazwisko, które też jest imieniem i może mylić. I tak uważam, że nic chyba nie przebije Jana Marii Rokity. Dzięki temu człowiekowi ja się dowiedziałem, że w folklorze istnieje diabeł o takim imieniu, Rokita. Ale tak, to faktycznie 3 rzeczy w jednym. Mężczyzna, kobieta, diabeł. Jak potem czytałem, jak się temu człowiekowi potoczyło życie, to aż mi jest go żal, szczerze mówiąc. Także naprawdę, jeżeli się śmieje z imienia, nazwiska, z czegoś, co jest w danym człowieku, nie jest to złośliwe. Czasami zresztą nie wiem, czy byliście w takiej sytuacji, że widzę coś, albo słyszę coś, albo dowiaduję się o czymś i po prostu mimowolnie parskam śmiechem. I jest mi głupio, bo wiem, że wielu ludzi jest bardzo czułych w jakimś tam punkcie. Myślę, że jesteśmy naprawdę niepotrzebnie spięci. Niepotrzebnie trzęsiemy się tak na sobą. A to zajawka na kolejny długi temat. Już poruszany, ale co jest ważne, to warto przypominać. Takie uważanie, żeby przypadkiem kogoś nie obrazić, potrafi zrobić więcej szkody nawet tej osobie. Bo wtedy wszyscy są w takiej atmosferze, że są na polu minowym i muszą cały czas uważać. Wiecie, ile nerwów, ile wysiłku, ile zdrowia psychicznego kosztuje takie ciągłe uważanie? I jaka to jest ulga, kiedy można wreszcie być sobą i odpuścić sobie to ciągłe napięcie? Ciągłe panowanie nad odruchami, nawet naturalnymi odruchami. A potem człowiek choćby chciał być luźny i chciał się nie obrażać, to się spina mimo woli, bo ma tak wtłoczone w głowie, że o to, to należy się obrazić,
bo przecież dobrze wychowani ludzie tak nie robią. Jak robią, to są chamy, złole i w ogóle wszystko co najgorsze. I my potem tak oceniamy ludzi podświadomie. A po co? Najprostszy z brzegu przykład. Nie bądź chamem, nie puszczaj bąku w towarzystwie. Tylko trzymaj w sobie, nie? Kosztem zdrowia i Bóg wie jeszcze czego. A czasami nawet choćbyś nie wiem jak zaciskał zwieracze, nie wytrzymasz. I co wtedy? Jesteś cham? Niewychowany? Nie idźmy tą drogą.